Stopa inflacji w Polsce, czyli ogólnego wzrostu cen, w poprzednich latach kształtowała się na w miarę ustabilizowanym poziomie. Po prostu podlegały pewne niewielkie wahania, które można by było uwzględnić. Jednak od momentu problemów gospodarczych oraz politycznych stopa inflacji w Polsce w ostatnim okresie bardzo dramatycznie urosła, osiągając wartość w październiku tego roku poziom 17,9%, ostatnim odnotowanym, czyli listopadzie, niższa. Na podstawie ogólnie dostępnych danych statystycznych co do sposobu kształtowania się tej stopy inflacji, załóżmy od czerwca 2017 roku, kiedy poziom inflacji był na naprawdę korzystnym, niskim poziomie, możemy zauważyć, że sposób kształtowania się tej stopy inflacji dla kolejnych okresów czasu, tutaj to są miesiące, poziom w ostatnim okresie dynamicznie rośnie w górę, można sprawdzić z wykorzystaniem tak zwanej dodania linii w Excelu. Można zauważyć, że nie jest to taki przyrost stały, tylko bardzo dynamiczny, który ma postać wielomianową. Dlatego też wydaje się być sensowne obliczenie, jak bardzo realnie, czyli uwzględniając bieżącą stopę inflacji, kapitał, jaki jesteśmy w stanie wygenerować na przykład na podstawie lokaty bankowej, ten kapitał nam jednak maleje, bo oferty banku mogą być na różnym poziomie, mogą być to nawet zerowe oprocentowanie, czyli sytuacja, kiedy kapitał nie jest w ogóle oprocentowany. Znam oferty nawet 7%, ale sprawdziłam nawet osobiście dla siebie, że przy bieżącej stopie inflacji kapitał traci prawie 9% swojej wartości. Wynika to z tego, że jeżeli nawet nominalnie kapitał rośnie, zebrana pieniądz o 7% w skali roku, to przy tak wysokiej inflacji, która tutaj jest bieżąca 17,4%, zgodnie ze wzorem takim książkowym, tracimy nasz kapitał, który jest trzymany na lokacie, traci 8,86%. Oczywiście można narzekać, ale w sytuacji, kiedy takie pieniądze trzymane by były w tej przysłowiowej skarpecie, kapitał realnie traci znacznie więcej, bo ponad prawie 15% w skali roku.